Witajcie, moi kochani. Wyszłam ze szpitala i okazało się, że mam dla was nowy unboxing. Tak, więc zapraszam was do oglądania, a teraz intro. Okej, więc hej, cześć, witajcie. Z tej strony Maximus w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing gry Tom Clancy Splinter Cell Blacklist Defy Freedom Edition. Tak się prezentuje z przodu, bardzo fajnie. Tak z boku. Nie wiem, czy to coś będziecie widzieć, czekajcie. O, tak lepiej. To tak o, z drugiego boku, tył. Tu jest opis, co jest w środku oczywiście. Twoje zasady, twoje metody. Tu jest napisane, co jest w środku. Pudełko oczywiście, steelbook, figurka, 96-stronicowy komiks, gra, DLC do mapy, do trybów pojedynczego i wielosobowego, Martwe Wybrzeże i Jacht Milionera i 5 dodatkowych przedmiotów, 5 kombinezonów, 5 rodzajów broni. Tak wygląda drugi bok, góra, bardzo fajnie wygląda, dół nic nie ma. Zdejmijmy to. Ostatnio dużo gier takie coś ma. Z tyłu znowu jest to samo, co było z przodu. I otwiera to się tak. Idzie powoli. Widzicie? Zostawcie 20 łapek w górę, bo wróciłem już ze szpitala. Widziałem, że dużo hejtów też się posypało, no ale... Może się zmieni to. Okej. Przewaliłem. Okej, więc tak to wygląda bez tego, tak wygląda przód, bok, o fajnie z krambitem, tył, drugi bok, no i oczywiście góra. Zajmiemy się najpierw od Steel Beacha. Tak wygląda on z przodu, tutaj to się błyszczą te okulary. Tak on wygląda z przodu, z boku, oczywiście nazwa gry. Tył i w środku wygląda to tak. Ja oczywiście przeszłem już Blacklista na Xboxie, no ale chcę wam też zrobić serię i tu będzie już taka niespodzianka, unboxing takiego czegoś innego, co już tu możecie widzieć, co leży. Położymy sobie steelbook. Gra oczywiście zafoliowana, którą otworzę. Czekajcie, nóż mi potrzebny. Mój nóż. Okej. Tu rzecz trzeba wsunąć, bo tu... Kurde, dopiero wróciłem 20 minut temu ze szpitala i od razu dla was unboxing nagrywam. Bo mówię, nie będę zwlekał. No i w środku tak o... Płytki z grą, trzy płytki z grą, kody, figurka, o, może też kupić figurkę Sama Fishera w stroju pustynnym, bo to jest takim zwykłym, którą też może będę chciał kupić. To sobie tu położę. Co się wywaliło. Okej. Okay. Kolejna rzecz, czyli nasz komiks, który jest całkiem gruby. Tom Clancy Splinter Cell Echoes, zrobiony przez zaraz wam powiem wszystko, przez Natana Eomonosa, Marka Laminga i Ayana Herringa, co reprezentuje się tak. Wszystko jest po angielsku jednak. A nie, po polsku jest. Dobra. Fajne, strasznie. Będę musiał sobie przeczytać. To postawimy go sobie tu z tyłu. Dobra, czyli ostatnia chyba rzecz już. Figurka Sama Ryby. Bo to Sam Fisher. Jest to w takim stroju, czyli podstawowym. Czarnym stroju w zielonych goglach.
Też można właśnie sobie. Ja chciałem sobie też kupić jego w stroju tym pustynnym, ale może sobie kupię, bo tani jest całkiem. Tutaj jak w Niemczech, chcę się go kupić. Okej. To tutaj to na bok. I tak to on się przedstawia. To jest plastik słaby, taki plastik UB Collectibles. Tak wygląda podstawka. Tutaj trzyma swojego karambita, pistolet oczywiście z tumikiem. Jego Google, patrzę się na was. Takowy się prezentuje bardzo fajnie, tu nawet zadrapania ma na żona spodniak na wszystkim. Ubrudzony jest, fajnie go zrobili, nie taki perfekcyjny. No i niech ustanie sobie. Czekajcie. No całkiem, 23 cm. No i mam jeszcze unboxing Sackboya z Little Big Planet, który kosztuje około 30 zł na Allegro, jeżeli chcecie sobie kupić. A to dla kolekcjonerów takie coś fajne jest. Little Big Planet Sackboy. I jest taki nasz mały Sackboy, którego nie można odpiąć, jest to tylko takie, żeby było, jako że go można odpinać. Można go rękoma, można sobie poruszyć, można podejść. Siema, Fisher. Chcesz ten? Hej, co mam powiedzieć? Może ten. Czy chce kupić narkotyki? A, no dobra. Chcesz kupić lizaki? Coś źle powiedziałem. Lizaki? Nie. Dobra, idź się spytaj, czy pójdzie z tobą. No dobra, pójdzie ze mną. Proszę. Błagam. Podrażam mu gardło. No, więc fajna taka figureczka, sobie można postawić go. Więc to na tyle w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing się wam spodobał, stawcie łapkę w górę i komentarz. Stawcie łapkę w górę za to, że będę już wracał do nagrywania. Wyszłem ze szpitala. Od wtorku siedziałem do dzisiaj. Jak na razie badania wyszły dobrze, ale muszę się stosować do tego, co mi kazali. Muszę brać leki teraz. Więc zostawcie 20 łapek w górę. Mój dla smaku, bardzo serdecznie i na razie.